Simpson w dzisiejszym odcinku pokaże oraz omówię top 10 najlepszych według mnie transferów w polskiej lidze. Lato 2020. 10. Młody gański napastnik, który grał już dla takich klubów jak rezerwy Manchesteru City, Lille, Twente, Real Oviedo, Celta Vigo B oraz CD Numancia, a teraz będzie grał do 2023 roku w Wiśle Kraków. 9. Josip Juranović, chorwacki prawy obrońca, który przyszedł do Legii za 400 tysięcy euro z Hajduk Split. Juranović ma zastąpić na prawej obronie kontuzjowanego Vesovicia. 8. Rivaldinho, syn legendy światowej Rivaldo. Rivaldinho jest kojarzony najbardziej z występów w rumuńskiej lidze, gdzie zdobył z Dynamo Bukareszt Puchar Ligi Rumuńskiej w 2016-2017 roku oraz z Viitorul Puchar Rumunii w 2018-2019 roku. 7. Jakub Świerczok, polski gracz Ludogorets Razgrad, który został wypożyczony do Piasta Gliwice, żeby wzmocnić ją w eliminacjach do Ligi Europy. 6. Waldemar Sobota, gracz, który ma 21 występów w reprezentacji Polski i powrócił do Śląska Wrocław po 7 latach. 5. Mikael Liszak, szwedzki doświadczony gracz, który ma zastąpić w Lechu Poznań króla strzelców ekstraklasy Christiana Gytara. Liszak przed transferem do Lecha grał na zapleczu Bundesligi w jednym FC Nürnberg. 4. Michał Kucharczyk, doświadczony lewy skrzydłowy. Były reprezentant Polski oraz były gracz Legii Warszawa podpisał kontrakt z Pogonią Szczecin, jak został dwa razy wypluty, pierwszy raz z Legii do Uralu, a potem z Uralu do Pogoni. 3. Filip Mladenović, serbski lewy obrońca, który ma za sobą 19 meczów w reprezentacji. Filip przeniósł się do Legii Warszawa z Lechii Gdańsk, z którą zdobył Puchar Polski, pokonując w finale Jagiellonię 1-0. Mladenović 14 sierpnia w Pucharze Polski przeciwko GKS Bełchatów w debiucie strzelił gola, a spotkanie zakończyło się wynikiem 6-1 dla Legii. 2. Bartosz Kapustka, gwiazda reprezentacji Polski z mundialu w 2016 roku odbytym we Francji. Po mundialu przeniósł się z Krakowi do Leicester City, które w tym sezonie zajęło 5. miejsce w tabeli Premier League. Ale w Leicester City się nie przebił i Lisy wypożyczyli go pierw do SC Freiburga, potem do drużyny z Belgii Oud-Heverlee-Leuven. Jak skończyła mu się umowa Kapustki z Leicester, postanowił przenieść się do Legii. 1. Artur Boruc, 40-letni bramkarz, który po 15 latach powrócił do Legii, żeby pomóc jej w eliminacjach do Ligi Mistrzów, gdzie odpadli z Omania 2-0 i teraz będą grać w eliminacjach do Ligi Europy. Artur grał w 65 meczach reprezentacji Polski, a ostatni mecz w reprezentacji grał z Urugwajem w Warszawie zakończonym wynikiem 0-0. Grał w takich klubach jak Celtic, Fiorentina, Southampton oraz Bournemouth i jak jeszcze był bramkarzem Bournemouth, widziano go na meczu Legii z Glasgow Rangers, gdzie Legia przegrała w dwumeczu 1-0. A na sam koniec filmu wartość rynkowa piłkarzy.